Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą naszą audycję. I witam naszego czcigodnego gościa. Jest nim ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Serdecznie witam księże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Drodzy radiosłuchacze, ostatnio audycja z księdzem Dominikiem dotyczyła tematu Biblia instrukcją szczęścia w małżeństwie. Ale okazuje się, że to jest tak bogaty zbiór prawd w Biblii dotyczących małżeństwa, że to nie sposób ogarnąć w jednej audycji. Także trudno powiedzieć, ile audycji będzie z cyklu Biblia instrukcją szczęścia w małżeństwie. Zaczęliśmy od Księgi Rodzaju, ale już sama księga jest przebogata i na pewno będziemy się do niej wracać nieraz, no bo są pewne podstawy. Ludzie chcą być szczęśliwi, szukają tego szczęścia. Znajdują na świecie 1000 propozycji, jak być szczęśliwym. Gonią i szczęścia nie znajdują. Dlaczego? Bo stworzył nasz Pan Bóg, który dał nam pewną wrażliwość, że nie wszystko oceniamy jako szczęście. No chwilowe zadowolenie, tak, frajda, uciecha, ale szczęście bez Boga jego nie osiągniemy. A Biblia właśnie pokazuje, co należy robić również w małżeństwie, jak należy postępować, czym się kierować, żeby to szczęście już teraz na ziemi osiągnąć. Także mimo, że pisana ile lat, wieków temu, bez przerwy cały czas jest aktualna. Ale potrzebni są do tego również księża, bibliści, którzy potrafią wydobyć te elementy, które są akurat ważne, jak w przypadku naszej tej cyklu audycji, instrukcji szczęścia dla małżonków. Oddaję głos ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Proszę bardzo. Tak, witam serdecznie, szczęść Boże jeszcze raz. Rzeczywiście to, co pan redaktor mówi, jest niesłychanie ważne, ponieważ tak naprawdę wszyscy szukamy szczęścia, które jest związane z tym, by w głębi serca odkryć to, że moim największym pragnieniem jest kochać i być kochanym. Jak mówiliśmy, w Księdze Rodzaju mamy ten niesamowity obraz stworzenia człowieka jako mężczyznę i kobietę przez Boga. I w szczególny sposób musimy sobie uświadomić, że z jednej strony mężczyzna i kobieta to są dwa różne światy, które mają razem w sposób harmonijny odzwierciedlać obraz i podobieństwo Boże, a z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy na nowo zostaną odnowione ciała, dusze i duch mężczyzny i kobiety poprzez dzieło krzyża, zmartwychwstania, zesłania Ducha Świętego, stworzenia nas na nowo w Bogu, w tym planie, który od początku był założony dla człowieka, do tej jedności i harmonii, do której zostali stworzeni razem. Ta harmonia jest w szczególny sposób dana mężczyźnie i kobiecie w przestrzeni modlitwy. Wiemy dobrze o tym już na początku Księgi Rodzaju, że Bóg jeszcze przed grzechem pierworodnym dał małżonkom autorytet, aby w miłości panowali i zdobywali całą ziemię. Czynili ją sobie poddaną. To jest bardzo ważne. W miłości. Nie jako zawłaszczający i niszczący destrukcyjnie ziemię, którą zagarniają, ale autorytet w miłości. I tutaj to już na początku powinno być dla rodziców niesłychanie ważne, że autorytet nad wszystkim, nad czym mają panować, może być tylko uzyskany poprzez miłość. Tata, jeśli chce mieć autorytet nad swoimi dziećmi, może go uzyskać tylko wtedy, kiedy stworzy relację miłości i zaufania między sobą a dziećmi. Mama, jeśli chce mieć autorytet nad swoimi dziećmi, jeśli chce, aby dzieci były poddane mamie, poddane rodzicom, może to się dokonać tylko wtedy, kiedy stworzą relacje miłości i zaufania pomiędzy sobą.
Święty Paweł powie potem w swoim liście o tym, żeby kobiety były poddane mężczyznom, jak mężczyzna jest poddany Chrystusowi. To jest bardzo ważne. Słowo Boże mówi o tym, że to poddanie może być tylko i wyłącznie wtedy sensowne, piękne i pełne oddania w poczuciu bezpieczeństwa, kiedy jest w autorytecie miłości. Chrystus jest tym, który jest miłością. On poddał całe swoje życie swojemu Ojcu w miłości. Jeśli mężczyzna na wzór Jezusa Chrystusa kocha swoją żonę, oddając za nią swoje życie, czyli walcząc każdego dnia ze swoim egoizmem, ze swoim lenistwem, z tym wszystkim, co tworzy ten egocentryzm mężczyzny. I mężczyzna za wszelką cenę przełamuje ten egocentryzm, egoizm, lenistwo i żyje, starając się oddać swoje życie za swoją żonę w najdrobniejszych sytuacjach codziennego dnia, w swoich obowiązkach, by być przy niej, by dać jej swoje serce, by dać jej swój czas, by stać się pomocą dla niej. Oddaje za nią po prostu swoje życie w miłości. Wtedy nie ma żadnego problemu, żeby kobieta, jego żona, poddała się swojemu mężowi, ponieważ czuje się bezpieczna, widząc jego miłość, jego poświęcenie się dla niej. A więc to poddanie ziemi, poddanie, czyńcie sobie ziemię poddaną, czy to w relacji osobowej, relacji małżeńskiej, rodzinnej, czy w jakiejkolwiek innej relacji osobowej, ma być poddaniem w autorytecie miłości. Jezus powie w Nowym Testamencie o tym, że jeśli dwóch albo trzech zgodnie o coś prosić będą, Bóg da im wszystko, co poproszą. I tutaj chciałbym się zatrzymać nad tym, co jest przestrzenią modlitwy małżeńskiej. Modlitwa małżeńska ma być zgodna, ma być razem. W ogóle chyba problemem formacyjnym jest to, że my nauczyliśmy się indywidualnie modlić. Każdy modli się sam. I potem nawet, kiedy wchodzimy w małżeństwo, często żona modli się sama, mąż modli się sam. To nie jest do końca dobre. Kiedy wchodzimy w małżeństwo, stajemy się jednym ciałem, również jednym ciałem na modlitwie. Ta modlitwa małżeńska ma w sposób szczególny odzwierciedlać to zgodność, o której mówi Jezus. Jeśli dwoje zgodnie o coś prosić będą, Ojciec Niebieski da im wszystko, o co poproszą. Ta zgodność to greckie słowo symfoneo. Symfoneo, czyli zgodność na poziomie ciała, duszy i ducha. Mogę powiedzieć, że małżeńska modlitwa ma niesamowity autorytet w sprowadzaniu Bożej odpowiedzi z nieba na ziemię, Bożych łask z nieba na ziemię, tylko wtedy, kiedy żona i mąż modlą się zgodnie, czyli modlą się zjednoczonym sercem, zjednoczoną duszą. Ta modlitwa małżeńska, która ma być symfoneo, ona jest również obrazem modlitwy pełnej, to znaczy modlitwy pełnej. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I modlitwa mężczyzny zjednoczona z modlitwą kobiety daje pełnię modlitwy, do której zostali stworzeni ludzie. Pełnię modlitwy kierowanej do Boga. Bardzo często jest tak, że kobieta inaczej się modli i mężczyzna się inaczej modli. To piękne zobaczenie tych różnic w modlitwie ma nas skierować nie do tego, żebyśmy szydzili czasami z tego, że kobieta modli się tak na przykład bardzo emocjonalnie, a mężczyzna bardzo skromnie, pragmatycznie. Nie o to chodzi, żeby wynajdywać różnice, ale żeby zobaczyć, że wspólna modlitwa ma być dopełnieniem modlitwa mężczyzny. I modlitwa kobiety ma stanowić pełnię. Możemy się nawzajem uczyć od siebie, jak dopełniać tą modlitwę. Mężczyzna, który bardzo często ma problemy ze swoim sercem, z otwarciem swojego serca, z modlitwą
że przy swojej żonie, wsłuchując się w jej modlitwę, patrząc na jej relacje z Bogiem, może uczyć się tego, w jaki sposób otwierać swoje serce, by głębiej, piękniej, bardziej przeżywać swoją modlitwę. Kobieta, która ze swojej natury jest bardzo emocjonalna, patrząc na modlitwę swojego męża, może uczyć się bardzo konkretnej decyzyjności, pragmatyczności w tej modlitwie, takiego zdecydowania, męskiej konkretności po prostu. Więc razem możemy dopełniać się w tej niesamowitej, pełnej mocy i skuteczności modlitwie, kiedy modlimy się, dopełniając w jednym duchu i w jednym sercu naszą modlitwę, bez względu na to, jakie są różnice między nami. To symfoneo jest niesamowite, kiedy obserwuję małżeństwa, które zgłębiły to symfoneo, małżeństwa, które potrafią razem się modlić. Naprawdę to jest fascynujące widzieć, jak są jednym ciałem, jak są zjednoczone w sercu, jak są zjednoczone w duszy, razem trzymając się za rękę, wołają do Boga w tym symfoneo. To jest piękne i fascynujące. Tego oczywiście trzeba się uczyć. To nie jest coś, co przychodzi samo. Często, kiedy prowadziłem kursy przedmałżeńskie, to bardzo mocno stawiałem na to nacisk. Czy umiecie się razem modlić? Czy wasza wspólna modlitwa was jednoczy? Czy potraficie razem modlić się jednym sercem, jedną duszą? Czy potraficie pomimo różnych różnic, napięć, stresów, może nieporozumień, kłótni, uklęknąć razem do modlitwy, aby być jednym sercem, aby być tym symfoneo? Co tak naprawdę zakłóca nam to symfoneo? Myślę, że nade wszystko brak przebaczenia. Wiadomo, że miłość małżeńska to jest nieustanna nauka przebaczania. I bardzo często mężczyźni, nie rozumiejąc tego, na czym polega nieustanne przebaczanie, chcą iść drogą na skróty. Kiedy na przykład jest trudna relacja z żoną, to mężczyzna mówi, chodź się teraz pomodlimy, odmówimy różaniec. A żona mówi, nie będę się z tobą modlić. On wtedy jest przerażony, nawet podejrzewa w niektórych momentach, czy sytuacja, że żona może być opętana, mówi, proszę księdza, czy mógłby ksiądz odmówić na mnie egzorcyzm, bo ona nie chce się modlić na różańcu ze mną. A tu nie chodzi o to, że ona nie chce się modlić z mężem, tylko nie ma symfoneo między nimi. Są jak dwie zupełnie obce sobie osoby i wtedy nawet taka modlitwa, kiedy jesteśmy tak oddaleni od siebie, ona nie jest skuteczna. Ona niewiele da. Trzeba, zanim zaczniemy się modlić, stworzyć na nowo to symfoneo. Przez co? Może właśnie przez przebaczenie. Przebaczenie, które ma być wypowiedzeniem tego, jak bardzo poczułem się zraniony. Wypowiedzeniem bez oceniania z drugiej strony przez małżonka. Musimy sobie uświadomić, szczególnie my mężczyźni, że żyjąc z kobietą, która jest niezwykle emocjonalna, bardzo łatwo zranić ją słowem, gestem, zaniedbaniem, zlekceważeniem, obojętnością. Nam się wydaje, że my nic złego nie zrobiliśmy, ale żona czuje się bardzo zraniona. I w tym momencie ta rana będzie oddalała żonę od męża. Więc zanim będziemy chcieli się pomodlić, musimy usiąść razem, stanąć w prawdzie, wypowiedzieć swoje serce, powiedzieć, dlaczego jest taka sytuacja, czym mnie zraniłeś, bez oceniania współmałżonka, wypowiedzieć swoje serce, przeprosić, wybaczyć sobie. I dopiero wtedy możemy razem się modlić. Jezus mówi tak pięknie w swojej Ewangelii, że jeśli masz coś przeciwko bratu, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj dar swój Bogu. Więc jeśli chcemy modlić się razem jako symfoneo, mąż i żona, to musimy zweryfikować szczególnie sferę naszego przebaczania, naszych ran, różnych sytuacji, które w ciągu dnia mogły nas odrzucić od siebie,
zobojętnić nad siebie, stworzyć, wiecie, takie zatwardziałe, warowne serca. Więc zanim zaczniemy się modlić, żeby połączyć się w jednym duchu, w jednym sercu, to symfoneo, zgodność, razem, odnośnie, zgodnie prosić będą, to musimy zwrócić uwagę na umiejętność przebaczenia, przebaczania jako wstęp do modlitwy małżeńskiej. I ubogacać się, jeszcze raz powtórzę to, ubogacać się wspólną modlitwą. Mężczyzna, który patrząc na swoją kobietę, uczy się modlić coraz piękniej swoim sercem, wkomponowywać w modlitwę uczucia, emocje, które przecież są w nim, tylko on się ich boi otworzyć, boi się pokazać je na zewnątrz. Często tak się mówi, że mężczyzna nie ma uczuć, że mężczyzna nie potrafi okazać swoich uczuć. No ale na przykład zadaję pytanie, nie? A uczucie głodu? Mężczyzna ma potężne na przykład uczucie głodu. Oczywiście żartuję, ale świadczy to o tym, że nie rozumiemy do końca mężczyzn. Zobacz mężczyznę, który kibicuje na meczu swojej ulubionej drużynie. Ile tam jest uczuć i emocji w tym mężczyźnie. Więc to wszystko w nim jest. Trzeba tylko w sposób piękny, harmonijny, bezpieczeństwa też u mężczyzny wydobywać te uczucia. Zobaczcie chociażby Księga Psalmów. Psalmy są ulubioną modlitwą Izraela. Psalmami modlił się Jezus. Psalmy są wręcz wzorcową modlitwą Kościoła. Ile w psalmach jest emocji, uczuć, wzniosłych pragnień, tęsknot, nieustannego przeżywania wszystkiego całym sercem. Przecież psalmy stworzył mężczyzna, psalmy stworzył Dawid, król Dawid, który był mistrzem modlitwy, chwały, uwielbienia, przebłagania. Jezus modlił się modlitwą ułożoną przez człowieka. Bóg modlił się modlitwami ułożonymi przez człowieka, natchnionego przez Boga. Psalmy są takim wzorcowym stylem modlitwy. Więc nie bójmy się modlić całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, jako mężczyźni. Nie bójmy się modlić również wydobywając różnego rodzaju emocje, uczucia, przeżycia z głębi swojego serca. W tym pomoże nam obserwowanie, jak modli się moja żona. Jeszcze raz, żona, która może pięknie obserwować to, że modlitwa to nie są tylko wzruszenia, to nie są tylko emocje, to nie jest tylko serce, ale modlitwa to konkret, decyzyjność, postanowienia, weryfikacja potem tego, o co się modlę. Tego może kobieta uczyć się od swojego mężczyzny. Modlitwa, czyli symfoneo, zgodność, jest to niesłychanie ważne. Modlitwa nie jedno ma imię małżeńska. Zobaczcie, że przed grzechem pierworodnym Adam i Ewa byli całkowicie nakierowani na Boga. Nie byli nakierowani na siebie, byli nakierowani na Boga. Oni kochali siebie nawzajem miłością Bożą, która była w nich, wypływająca z ich indywidualnej relacji z Bogiem. Po grzechu pierworodnym ta relacja z Bogiem, ona miłości, poczucia bezpieczeństwa, ona się bardzo zachwiała. Nasza natura została zraniona przez grzech pierworodny. Zaczęliśmy się Boga bać, zaczęliśmy się wstydzić samych siebie, zaczęliśmy nosić poczucie winy z powodu tego, co zrobiliśmy. I teraz, jeśli znowu nie wejdziemy w moc krzyża Jezusa Chrystusa, w Jego krew, która obmywa nas z każdego grzechu, nie przyjmiemy mocy Ducha Świętego, który zabiera nam lęk przed Bogiem, a daje nam czułość w relacji synowskiej do Boga, gdzie możemy mówić do Niego: Abba, tatusiu, gdzie Duch Święty usynawia nas, zabierając nam również wstyd i poczucie winy z powodu tego, co zrobiliśmy, poprzez nieustanne obmywanie się w krwi Jezusa Chrystusa, w spowiedzi świętej, w przebaczeniu grzechów. To wszystko jest tak ważne, żeby wejść na nowy poziom modlitwy,
ze swoją żoną, ze swoim mężem, poziom modlitwy syna i córki Króla Wszechświata. Poziom modlitwy, w której mamy zażyłość i śmiałość w relacji z Bogiem, w modlitwie do Niego, przekonani o tym, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, On jest naszym umiłowanym Abba, tatusiem. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby to uchwycić. Jak moc modlitwy małżeńskiej musi być zbudowana na tym autorytecie miłości, na zgodności, tym symfoneo, kiedy razem się modlą, i na autorytecie, który używają w modlitwie jako synowie i córki Króla Wszechświata. Jako chrześcijanie, którzy mocą imienia Jezus mają panować nad każdym złem. W sposób szczególny chciałbym właśnie dzisiaj otworzyć ten temat dla naszych słuchaczy wspólnej małżeńskiej modlitwy, która oczywiście nie jedno ma imię. Jeszcze raz powiadam, ta jedność, że jesteście jednym ciałem, już nie jesteście ja, ty, jesteśmy my, jesteśmy jednym ciałem. Modlitwa nie jedno ma imię, modlitwa rozpoczyna się przecież tak naprawdę od gestu, od bliskości fizycznej. W małżeństwie jakiekolwiek wyznawanie sobie miłości jest modlitwą. Jeśli mam świadomość tego, że Jezus jest we mnie, jestem mieszkaniem Boga Wszechmogącego, świątynią Ducha Świętego, Jezus patrzy przez moje oczy, Jezus uśmiecha się przez moje usta, Jezus chce przytulać moimi rękami, to kiedy mam tą świadomość zjednoczenia się z Jezusem, moje ciało zaczyna wyrażać Jego miłość do mojej żony. Jej ciało, które jest mieszkaniem Jezusa Chrystusa, zaczyna wyrażać miłość do swojego męża. Wtedy przytulenie nie jest już tylko przytuleniem. Uśmiech nie jest już tylko uśmiechem. To już jest modlitwa. To już jest manifestowanie miłości Jezusa pomiędzy mężem i żoną w tej bliskości fizycznej. Warto tak uczyć się modlitwy. Warto uczyć się tego, że zanim uklękniemy do różańca chociażby wspólnego, to wpierw zbudujmy bliskość fizyczną, przytulenie, uczucie bezpieczeństwa, gesty pełne czułości. Dopiero potem, kiedy stworzymy żoną z mężem to poczucie bezpieczeństwa, to świadomość i to przekonanie, jestem kochany, jestem kochana. Dopiero wtedy sięgajmy po różaniec. Dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy blisko, jednoczymy się razem, mąż i żona, przez słowo pełne czułości, miłości, przez bliskość fizyczną pełną czułości, miłości. Dopiero wtedy, na tym fundamencie, w którym wcześniej też przebaczymy sobie wszystko, możemy rozpocząć modlitwę, która jest tym symfoneo, tą zgodnością. Jedno ciało. Jeszcze raz powtórzmy to, co mówi Jezus. Jeśli dwóch o co zgodnie prosić będą, Ojciec Niebieski da im wszystko, co poproszą. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Modlitwa małżeńska jest zawsze w tym legalnym trójkącie, którym jest Jezus, mąż i żona. Jezus w centrum modlitwy małżeńskiej. Im bardziej mąż będzie zjednoczony z Jezusem, im bardziej żona będzie zjednoczona z Jezusem, wyobraźmy sobie taki trójkąt, że wierzchołek tego trójkąta to jest Jezus na samej górze i poszczególne kąty to jest mąż i żona. I jeśli mąż zbliża się coraz bardziej do Jezusa i żona zbliża się coraz bardziej do Jezusa, obydwoje równocześnie zbliżają się coraz bardziej do siebie. I modlitwa to jest właśnie to nieustanne zbliżanie się do Jezusa, męża i żony, którzy trzymają się pięknie za rękę i idą w stronę serca Jezusa. Ostatecznie modlitwa jest przylgnięciem serca mężczyzny i kobiety do serca Boga. Jedność, ona, jeszcze raz powtarzam, bo to jest dla mnie niesłychanie ważne, ta jedność musi być budowana przez cały dzień.
jedność, która owocuje potem niesamowitą zgodnością ducha, ciała, jedno serce, jeden duch ożywiał wierzących. Wtedy mąż i żona razem mają niesamowity autorytet nad każdym złem i mają nieprawdopodobną, powiedziałbym nawet władzę nad sercem Boga. O cokolwiek się modlą, w tym symfoneo tej zgodności, otrzymają wszystko, o co poproszą. Bóg da im wszystko. Więc chciałbym, może już nie będę przedłużał, ale chciałbym właśnie dzisiaj w sposób szczególny skoncentrować się na tym, żeby małżonkowie zweryfikowali swoją modlitwę. Czy w ogóle jest coś takiego w małżeństwie waszym, jak modlitwa małżeńska? Jak ona wygląda? Czy ona jest tym symfoneo? Czy ona buduje waszą jedność? Jak wygląda przygotowanie do modlitwy męża i żony? Jak wygląda budowanie bliskości, przygotowania do modlitwy poprzez przebaczenie serca wszystkiego, co działo się w ciągu dnia? Po to właśnie, żeby jako symfoneo w tej zgodności mąż i żona mogli przylgnąć do serca Boga w autorytecie danym im przez Boga jako mąż i żona nad każdym złem. Dziękuję bardzo, księdzu, ale z praktyki domowego kościoła, spotkań z wieloma małżeństwami, wynika, że nie jest to taka prosta sprawa razem klęknąć do modlitwy małżeńskiej, ponieważ ona ma tak wielkie znaczenie i tak wielką moc, więc oczywiście wróg Boga robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. I na początku małżonkowie mówią, przecież my się modlimy, ale razem nie będziemy się modlić w modlitwie małżeńskiej. Boją się zranienia, bo odsłonią się i boją się, że druga strona ich potem będzie mogła zaatakować, bo pozna ich wnętrze. No przecież właśnie po to jest małżeństwo, żebyśmy się nawzajem poznawali, więc nie jest to wada, tylko wręcz zaleta, że w atmosferze modlitwy mamy większą odwagę, śmiałość odsłonić serce nie tylko przed Bogiem, ale i przed małżonkiem, co niekiedy w ciągu dnia w wirze wszystkich zajęć, które nas otaczają, jest wręcz niemożliwe. Natomiast właśnie przy modlitwie, kiedy jest wyciszenie, kiedy jest prośba o Ducha Świętego, by nam towarzyszył, jest to możliwe i daje wspaniałe owoce. Wspaniałe owoce i dlatego trzeba zaryzykować. Miłość zawsze wiąże się z ryzykiem, prawda, księże? Bo tak jest, otwieramy się na zranienie. Ale czy dlatego nie mamy kochać? Tak, właśnie modlitwa jest tą przestrzenią, takim papierkiem lakmusowym tego, jaka jest jedność małżeńska, jakie jest zaufanie małżonków do ciebie, jak bardzo potrafimy być szczerzy i bez lęku otwierać swoje serce przed żoną, przed mężem. Modlitwa nam pokazuje tą przestrzeń i jednocześnie daje nam weryfikator do tego, nad czym w sposób szczególny mamy pracować. I to, co jest najważniejsze, prawda, że jeśli budujemy poczucie bezpieczeństwa poprzez miłość, oddanie, poświęcenie, bliskość fizyczną, duchową, emocjonalną, to wtedy też ukoronowaniem tego będzie wspólna, piękna, zjednoczona w jednym duchu modlitwa. Bo my ciągle myślimy, że modlitwa to jest jak klękniemy na kolana, powiemy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen i odmówimy na przykład różaniec, że to jest modlitwa. To jest już bardzo konkretna modlitwa jako forma tej modlitwy. Natomiast modlitwa małżeńska jest nieustanne wyznawanie miłości, poświęcenie, budowanie bliskości fizycznej, emocjonalnej, duchowej. To jest modlitwa. To jest modlitwa, która może być wyrażana w każdym geście miłości i czułości, w każdym słowie miłości i czułości, w każdym spojrzeniu miłości i czułości, w każdym przebaczeniu i przeproszeniu w miłości i czułości. To już jest modlitwa małżeńska. Jeśli mam tą świadomość, że Jezus jest z nami, że Jezus jest pomiędzy nami,
każdy gest czułości, każde słowo czułości, każdy akt miłości jest modlitwą. Jest chęć, wspólna chęć klęknięcia do modlitwy. Oczywiście. Ale jest też coś takiego, że no nie wszystko w ciągu dnia według jednej, drugiej strony było tak, jak powinno być. I tutaj modlitwa daje wielką szansę, żeby właśnie powierzyć Panu Bogu w obecności małżonka pewne sprawy. Na przykład właśnie przeprosić Boga za to, że było się w jakiś sposób obcesowym w stosunku do żony. Czy że nie zwróciło się uwagi na coś, co było dla niej ważne. I zwracam się do Boga, ale żona to słyszy. I też jej serce też się raduje i otwiera. I muszę powiedzieć z doświadczenia naszego małżeńskiego 49-letniego, że zawsze jak wstajemy już od modlitwy, to jesteśmy bliżej sercami niż jak klękaliśmy do modlitwy. Pan Bóg niekiedy nawet, kiedy akurat no coś tam było nie tak w ciągu dnia i brakuje, czujemy, że brakuje tej więzi, która jest nam tak bardzo potrzebna, za którą tęsknimy. I mówimy, Panie Boże, no zrób coś, bo przecież nie po to dałeś nam ten czas, żebyśmy tutaj marudzili, tylko żebyśmy się kochali. I otrzymujemy ten dar. Otrzymujemy ten dar i wstajemy od modlitwy przemienieni, z przemienionym sercem. I to jest wpływ Boga dzięki naszemu zwrotowi i otworzeniu się na Jego łaskę, bo sami sobie nie dajemy rady. Zgodzi się z tym ksiądz? Jak najbardziej. Zauważyłem w ogóle, że jest coś takiego, co nazwałbym w takim przygotowaniu właśnie do modlitwy, kiedy okazuje się, że te różne napięcia, nieporozumienia, poranienia w ciągu dnia skutecznie powodują, że nie mamy ochoty modlić się razem. Tak, blokują. No. To przebaczenie, które powinno nastąpić jako wstęp w ogóle do modlitwy. Tak. Ono związane jest też, taka bariera, przeszkoda związana jest z czymś, co nazwałbym fałszywą dumą. Mhm. Wielokrotnie przyglądałem się temu, że problemem w przebaczeniu małżeńskim jest właśnie ta fałszywa duma. Pycha to jest to, że czuję, że nie zrobiłem nic złego. Jak ona ma problem, mówi mąż, to niech ona coś zrobi z sobą. Ja nie zrobiłem jej nic złego. Czy niedopuszczanie do siebie tego, że mogłem w jakiś sposób zranić moją żonę. Uważam, że nie zrobiłem nic złego. Ona chyba ma jakiś problem, jest przewrażliwiona i to ona powinna coś z tym zrobić, nie? To jest pycha. Ale duma jest czymś innym. Duma to jest wtedy, kiedy wiem, że źle zrobiłem, ale nie chcę uniżyć się przed swoją żoną. Nie chcę uniżyć się przed swoim mężem. Przeprosić i poprosić o wybaczenie. Duma. Myślę, że to jest coś, nad czym powinniśmy w sposób szczególny pracować. Bardzo rzadko też spotykam się z tym, że ktoś się z tego spowiada. Że właśnie wiedząc, że coś źle zrobiłem, nie chcę się do tego przyznać. Ale nie tylko, że nie chcę się przyznać, nie chcę uznać tego, że to źle zrobiłem, uniżyć się, przeprosić i poprosić o wybaczenie. Pamiętam, jak kiedyś jeden z egzorcystów opowiadał o takiej sytuacji, że w czasie egzorcyzmu diabeł w pewnym momencie zaczął krzyczeć, że Bóg jest niesprawiedliwy, ponieważ on raz źle zrobił, źle wybrał, i Bóg go ukarał na całą wieczność wiecznym potępieniem. I ten egzorcysta mówił, że w pewien sposób diabeł stanął w prawdzie. Przyznał się do tego, że źle zrobił. Że podjął złą decyzję. Że ta decyzja zadecydowała o jego wiecznym potępieniu. Czyli jakoś przyznał się do tego, że źle zrobił. Stanął w jakiejś prawdzie o sobie. O swoim czynie, o swojej decyzji. I wtedy egzorcysta zwrócił się do demona i powiedział, to
uniż się przed Bogiem i poproś Go o wybaczenie. Bóg ci wybaczy. I wtedy demon ryknął, nie, nigdy, nigdy. Czyli ta diabelska duma, pomimo tego, że wiem, że źle zrobiłem, wiem, że zraniłem, ale jestem zbyt dumny, żeby uniżyć się, uklęknąć przed żoną chociażby i powiedzieć, przepraszam cię, tak, źle zrobiłem, moja wina, proszę cię o wybaczenie. Nie, cały czas walamy winę jeden na drugiego. To twoja wina, to ty masz problem, to ty w końcu coś z sobą zrób i tak dalej, i tak dalej. Ta diabelska, fałszywa duma, która powoduje, że nasze przebaczenie ciągle jest w powijakach, że tak powiem, w relacji małżeńskiej. Warto zwrócić na to uwagę. Czy ja czasami nie mam problemu z przebaczeniem, bo pielęgnuję w sobie tą fałszywą, diabelską dumę? I z drugiej strony, jeżeli już tej dumy nie pielęgnuję, tylko przyznam się do swojego błędu, na przykład było jakieś nieporozumienie i źle postąpiłem. Świadkami tego wydarzenia były nasze dzieci. To powinienem właśnie, jak ksiądz mówi, wręcz nawet klęknąć przed żoną i przeprosić, że to i to było złe z mojej strony i się zagalopowałem i bardzo, bardzo przepraszam. Jak bardzo to buduje świadomość naszych dzieci również, nie tylko żony, że widzi, że mąż przeprasza, czy odwrotnie, bo różne mogą być sytuacje, ale właśnie świadectwo tego, że nie duma jest najważniejsza, tylko miłość jest najważniejsza. Dzieci się uczą, patrzą, nawet malutkie dzieci jeszcze nie mówią, a już się uczą na wzorze swoich rodziców, jak będą w rezultacie postępować w swoim, w przyszłym małżeństwie, bo wszystko się wynosi z domu. I dlatego to jest takie ważne, że bez Boga ani do proga. Bo gdyby nie Pan Bóg, no to cóż, mogę się obrazić, mogą być ciche dni, a tymczasem tutaj Słowo Boże, Kościół dyscyplinuje nas. No jak to? Zbłądziłeś, masz obowiązek przeprosić. Masz obowiązek przeprosić Boga, przeprosić małżonkę, przeprosić dziecko, dzieci, jeżeli właśnie coś się tak stało z mojej strony. I to jest nadzwyczaj budujące. Nadzwyczaj budujące. To tak, bardzo, bardzo często musimy sobie uświadamiać to, że poczucie bezpieczeństwa u naszych dzieci rośnie wprost do okazywanej miłości między mamą i tatą. Im więcej kłótni, awantur, wyzwisk, krzyków pomiędzy mamą i tatą, tym bardziej dochodzi do destrukcji poczucia bezpieczeństwa u dziecka. Bardzo często, kiedy rodzice przychodzą do mnie z różnymi problemami dotyczącymi ich dzieci, na przykład nadpobudliwość, łączenie nocne, jakaś agresja, aspołeczne zachowania itd., itd. Najczęściej, nie zawsze oczywiście, ale najczęściej problemy dziecka są odbiciem problemów pomiędzy mamą i tatą. Jest zachwiane poczucie bezpieczeństwa u dziecka. Dziecko boi się. Ja byłem zdumiony często, o tym mówię, kiedy zrobiłem kiedyś ankietę w czwartych i w piątych klasach u dzieci, czego najbardziej się boicie. I dzieci napisały najbardziej, w jakieś tam 30-40% dzieci napisało, najbardziej boimy się tego, żeby nie rozwiedli się nasi rodzice. Ja byłem zdumiony, kiedy przywołałem rodziców i pokazałem im te kartki, co napisały ich dzieci. Podrapali się po głowie, mówią się, że no nie jest najlepiej między nami, ale staramy się ukryć to przed naszymi dziećmi. Przed dzieckiem nic się nie ukryje. Destrukcja poczucia bezpieczeństwa dziecka, kiedy widzi coraz mniej miłości między mamą i tatą, powoduje, że rośnie w dziecku lęk. Odwrotnością lęku wcale nie jest odwaga. Odwrotnością lęku jest agresja. Znaczy, coraz bardziej generujący lęk rodzi coraz większą agresję. Ta agresja może być oczywiście na zewnątrz, ale ona może być też do wewnątrz. Tak, dziecko na zewnątrz będzie nadpobudliwe, złośliwe, agresywne, będzie się biło, będzie za wszelką cenę
poprzez agresję w jakiś sposób radziło sobie z tym lękiem, prawda? Znaczy nie radzi sobie z lękiem, dlatego jest agresywne. Mama będzie chodziła od wychowawcy do wychowawcy, psychologa do psychologa, a problem nie jest tak naprawdę w dziecku. Problem jest w rozwalającym się małżeństwie. Pomiędzy mamą i tatą umiera miłość i dziecko tak reaguje na to, co dzieje się w domu. Może to być też agresja związana, prawda, jakby skumulowana do wewnątrz, kiedy dziecko, nie chcąc patrzeć na to, co dzieje się w domu między mamą i tatą, wchodzi w swój świat, zamyka drzwi swojego pokoju, ubiera słuchawki, po prostu odcina się od tego, żeby nie słyszeć, co dzieje się między mamą i tatą. I to, o czym właśnie pan redaktor mówił, jeśli dzieci są świadkami kłótni, awantur, wyzwisk pomiędzy mamą i tatą, no nie wystarczy przyjść do spowiedzi świętej i powiedzieć, pokłóciłam się z mężem, czy pokłóciłem się z żoną. Musimy uświadomić sobie, że po tej kłótni, jeśli świadkami tej kłótni były nasze dzieci, to mają zachwiane poczucie bezpieczeństwa. I pamiętajmy o tym, że spowiedzi świętej jest piąty warunek, zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. Za każdy grzech wyznany mam mieć plan, strategię, jak mogę teraz ten grzech wynagrodzić Bogu i drugiemu człowiekowi, którego skrzywdziłem. Kłótnia pomiędzy mamą i tatą krzywdzi dzieci nade wszystko. Więc jak mogę teraz wynagrodzić tą kłótnię, ten grzech? W jaki sposób mogę na nowo dać poczucie bezpieczeństwa moim dzieciom? Może tak, że po spowiedzi świętej pobiegnę do kwiaciarni, kupię przepiękny bukiet kwiatów, pobiegnę do domu, zawołam dzieci, zawołam żonę, klęknę przed nią i powiem, kochanie, przepraszam cię całym sercem za to, że na ciebie nakrzyczałem, za to, że może padły takie i takie słowa. Dzieci, przepraszam was za to, że byłyście tego świadkami. Ja naprawdę kocham waszą mamę. To była moja słabość. Nie powinno to się stać, ale chcę wam powiedzieć, że ja bardzo, bardzo kocham mamę. Mama to samo. Przeprasza tatę za to, że może tak go nazwała, że tak go potraktowała przy dzieciach, że tak na niego nakrzyczała. Ale może być, ale ja tak naprawdę nie myślę. Ja ciebie kocham całym sercem. I dziękuję ci za twoją miłość. I przytulamy się, i przytulamy dzieci. I dopiero wtedy jest zadośćuczynienie za ten konkretny grzech kłótni czy awantury w naszym domu. Mhm. Pamiętajmy o tym, że dopiero w ten sposób, zadośćczyniąc w piątym warunku spowiedzi świętej za każdy grzech, w tym wypadku za grzech kłótni, awantury w domu, Bóg naprawia to, co żeśmy destrukcyjnie zniszczyli przez grzech, naprawia w naszych relacjach małżeńskich i rodzinnych poprzez konkretne zadośćuczynienie. Tak. I proszę jeszcze teraz na koniec wprowadzenia powtórzyć ten wiodący cytat z Pisma Świętego mówiący o modlitwie małżeńskiej. Gdzie dwaj zgodnie... Gdzie dwaj o coś zgodnie prosić będą, Ojciec Niebieski da im wszystko, o to poproszą. Amen.